Witam bardzo serdecznie, to Tomasz Winkowski, Radio Zawód. Cieszę się, że zebraliśmy się w tej sali. Ja myślałem, że aż tyle ludzi nie wejdzie tutaj, ale jednak sale, które powstają na terenie gminy, są no tak duże, że wszyscy sympatycy zespołów, które istnieją na tym terenie, mieszczą się. I proszę Państwa, no przede wszystkim musimy zobaczyć te, które obchodzą dzisiejszy jubileusz. Zapraszam Szyszynianki do mikrofonu. Niech się pochwalą, niech rozpoczną nasze spotkanie. Bardzo proszę. Musimy nie tylko widzieć, ale i usłyszeć. Chodźmy wszyscy. Proszę zobaczyć, jak robi się ten zespół i robi kolejowiec. Już najmłodsze dzieciaki występują w tym zespole. Proszę, nawet chłopak odważny jest. Proszę Państwa, ale zanim usłyszymy głos zespołu, już go widzimy, ale byli tacy, którzy występowali w zespole, ale ich już nie ma. Są w innym zespole, śpiewają tam u góry, dziś patrzą na nas. Uczcijmy pamięć tych, którzy odeszli, szczególnie pani, która przez długi czas śpiewała w zespole Szyszynianki, pani Ostrowska, pani Weronika Ostrowska, także Stanisław Domaracki, który był pierwszym instruktorem muzycznym, też gra już w innym zespole. Powstajmy minutą ciszy, uczcimy. Zastanawiałem się, jaką piosenkę zaproponować zespołowi, żeby zaśpiewał na początku. I myślę, że piosenką tą będzie piosenka, która też była dla mnie tajemnicą, była dla mnie nazwa tego zespołu, Szyszynianki. Skąd się wzięła ta nazwa? Ponoć, tak mi mówiono, dopóki nie zobaczyłem wody rzeki Szyszyna. Do dziś jednak też niezrozumiała jest dla mnie sprawa Biedrzychowic. Biedrzychowice, a na Tobicy mamy Biedrzychowice Dolne. Tymczasem każdy, z kim rozmawiam, to mówi o Biedrzychowicach. No a dlaczego nie Dolne? No to jest tajemnica, ale teraz poznajmy tajemnicę nazwy zespołu Szyszynianki. Zespół śpiewa.